zupełnie gotowości za chwilę prezentacja, ale zanim prezentacja zawodniczych, ja pragnę bardzo gorąco przywitać naszych dzisiejszych gości w osobach pana senatora Piotra Gruszyńskiego. Witamy serdecznie. A także w osobie radnego Rady Miasta Gniezna pana Jerzego Stachowiaka. A teraz już czas na przedstawienie głównych bohaterek dzisiejszego spotkania. Jak zwykle rozpoczynam od drużyny naszych dzisiejszych gości, którą jest ekipa LUKS-u Agrosieć Chełmno, która wystąpi w następującym składzie. Anita Kocowie. Kapitanem drużyny jest Agnieszka Moska. Kolejna reprezentantka LUKS-u Martyna Dziadkowiec. A skład uzupełnia Monika Derkowska. Trenerem drużyny LUKS-u Agrosieć Chełmno jest pan Janusz Błażejewicz. Witamy serdecznie drużynę gości. Teraz czas na gospodynię. Gospodynię w swoim standardowym składzie. Kapitan drużyny Izabela Fonczak-Rubel. Obok niej Monika Pyżyna. Oktawia Kartoszka. A czwartą zawodniczką z tej niezną jest Paulina Klimans. Trenerem drużyny z tej niezną jest pan Tadeusz Nowak. Sędziami dzisiejszego spotkania będą sędzią głównym pan Wojciech Parobkiewicz i drugim sędzią pan Andrzej Jędrusek. Znamy już oba składy. Drużyny, proszę o sportowe przywitanie. Państwa zachęcam do dopingu.
nowy rok, mamy rozgrywki, rozpoczęły się w rundzie rewanżowej. Jakie nadzieje w tym akurat rundzie rewanżowej dla Stali Gniezna? Ja myślę, że runda rewanżowa nie powinna być gorsza. Mam nadzieję, że będzie lepsza, dlatego że mamy dwa punkty straty do Wrocławia, ale równie dobrze możemy to zniwelować w meczu na wyjeździe właśnie u nich. Stać nas na to, jak będzie, to się okaże. Mamy naprawdę dobry, wyrównany zespół. Myślę, że dziewczyny już przepracowały ten sezon zimowy dobrze, a wydaje się, że tak. Mamy naprawdę bardzo silną drużynę dzisiaj w Gnieźnie i tylko się z tego trzeba cieszyć. Czy plany są też na Ekstraligę, żeby powalczyć o Ekstraligę w tym akurat po rundzie meczowej? Znaczy, aż takich ambicji nie mamy, no, ale oczywiście jeżeli sytuacja będzie taka, że będziemy w tej pierwszej dwójce, no to przystąpimy do baraży, a później będziemy myśleć, bo to wbrew pozorom Ekstraklasa, pierwsza liga, jakaś tam różnica poziomie jest, więc być może ten skład zespołu, który jest obecnie za słaby na Ekstraklasę, chociaż naprawdę mamy bardzo wartościowe zawodniczki, które już miały przeszłość wcześniej gry w Ekstraklasie, ale tym się nie martwimy, sobie myśmy silny zespół na pierwszą ligę. Dziękuję bardzo.